Auto z dość dużym przebiegiem jak na taką jednostkę, natomiast w bardzo dobrym stanie po wymianie rozrządu 25 tysięcy kilometrów temu. Auto użytkowane głównie przez kobietę, jazda raczej przepisowa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW E87 118i seria 1 z 2008 roku. Pojemność silnika 2.0, silnik N43, benzyna z bezpośrednim wtryskiem, 143 konie, przebieg 278 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju z samochodu, w którym wymieniono rozrząd 25 tysięcy km wcześniej. Inicjatorem tego eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymian oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 9318 km. Do samochodu zalany został olej PMO seria Extreme w klasie lepkościowej 5W40, klasy jakościowe oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Przebieg badanego oleju to 9318 km, eksploatacja w mieście 65%, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, wykonano dolewkę w ilości 250 ml, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Mateusz napisał tak. Auto z dość dużym przebiegiem jak na taką jednostkę, natomiast w bardzo dobrym stanie po wymianie rozrządu 25 tysięcy km temu. Auto użytkowane głównie przez kobietę, jazda raczej przepisowa. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 79,9 w 40 stopniach Celsjusza oraz 13,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo przeciętną zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 9300 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,4 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Otrzymujemy zatem wyniki na granicy przedziału akceptowalno-ostrzegawczego. Jak na przebieg 10 tysięcy km nie mamy tutaj większych zastrzeżeń. Zmiana lepkości w niższej temperaturze minus 12%, wyższej temperaturze minus 10%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy.
Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii przeciętny, niepokojący jest to poszarpanie oraz przepalenie na obrzeżach strefy dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. W podczerwieni mamy kilka sygnałów, które sugerują, że wymiana oleju zrealizowana zbyt późno. Przede wszystkim bardzo wysokie poziomy stopnia nitrooksydacji, sulfonowania, jak również degradacja estrów i lub modyfikatorów lepkości. Dodatkowo dość mocna degradacja dodatków. Plus ilość zanieczyszczeń również jest na stosunkowo wysokim poziomie. To wszystko przekłada się na odpowiednio niską wartość syntetycznego miernika na poziomie 65%. Podsumowując, otrzymano dobry wynik w teście lepkościowym, przeciętny w teście bibułowym oraz bardzo kiepski w teście spektralnym. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! We'll be right back.